Witam serdecznie, zgadza się. Tak, omówię to spotkanie, jednak postaram się zrobić to w możliwie jak najkrótszy sposób. Jeśli ktoś nie śledził aktualności przed tym spotkaniem, to mógł czuć lekkie zdezorientowanie, dlaczego to Scratchem Stochowa zapisywana jest jako gospodarz w momencie, gdy mecz rozgrywany jest na stadionie Lecha w Poznaniu. Wytłumaczenie tego jest całkiem proste. Pierwotnie skra Częstochowa, jako zespół z niższej ligi, jest gospodarzem meczu. Jednak z braku obiektu możliwego do rozgrywania tego spotkania w Częstochowie, oba kluby zgodziły się na przeniesienie tego spotkania na stadion Lecha. Jednak czysto formalnie Częstochowianie nadal zostali gospodarzem tego spotkania i nawet ponoć przebierali się dzisiaj na stadionie Lecha w szatniach gospodarzy. No ale ktoś inny mógłby jeszcze zadać pytanie: no to ok, ale dlaczego akurat wtorek godzina 16? Przecież ja jestem wtedy w szkole lub w pracy. I tutaj odpowiedź jest znacznie prostsza. Po prostu środek tygodnia to jest główny termin rozgrywania meczów Pucharu Polski. A godzina 16 podyktowana była wieczorowymi meczami Ligi Mistrzów. Lech wygrywa dzisiaj ze skroś Częstochowa 3 do 0. Po spotkaniu, w którym praktycznie przez cały czas przeważał, bez niespodzianki. W mojej ocenie pierwsza połowa była nieco słabsza ze względu na znacznie wolniejsze tempo, Lech mimo mocno zmienionego składu dzisiaj, od początku do końca czuł, że ma to spotkanie pod kontrolą. Równocześnie widać było kilka podobień względem tego spotkania, a ostatnim ligowym meczem w Białymstoku z Gielonią. Nadal Lech bardzo dużo pudłował mimo wielu stwarzanych sytuacji. Gole w tym spotkaniu strzelili natomiast Artur Sobiech, Barry Douglas oraz 17-letni Antoni Kozubal po trzech asystach Daniego Ramireza. Dobre zawody według mnie rozegrał również dzisiaj Alan Czerwiński, no ale też były mimo wszystko w grze Lecha dzisiaj pewne mankamenty, bo pomimo prawie całkowitej dominacji dzisiaj Lecha w tym spotkaniu, skraczę Stochowa miała kilka no, niespodziewanych i nawet momentami groźnych kontr. Najgroźniejsza była ta z 81. minuty, po której piłka nawet wpadła do siatki, i dopiero po chwili okazało się, że była wcześniej pozycja spalona. A and Stochowa to zespół, który śledzę od kilku lat, od momentu kiedy awansowali do drugiej ligi. No i dzisiaj oczywiście nie pokazali za wiele z racji przede wszystkim silnego rywala. Jednak na plus w tym spotkaniu wyróżniłbym Adama Mesjasza oraz Macieja Masa. Przy okazji szkoda, że zabrakło dzisiaj po stronie Częstochowian Kamila Wojtyry, ponieważ uważam, że jest to naprawdę świetny napastnik. Jeśli ktoś z Was w składach doszukał się nazwiska Wojtyra po stronie z Kryczę Stachowa, to, to nie był ten Wojtyra, tylko to był Dawid Wojtyra. Mi chodzi o Kamila Wojtyra. I przy okazji z całego serca chciałbym pozdrowić wszystkie osoby, które były dzisiaj na stadionie Lecha Poznań pomimo, pomimo niesprzyjającej pory rozgrywania tego meczu. Ale jeśli ktoś nie mógł go obejrzeć, to wydaje mi się, że nie ma też większych powodów, by żałować. Bo przez większość tego spotkania było ono po prostu lekko nużące. I jeszcze przy okazji Poznania chciałbym pozdrowić Klapasa. Tymczasem ja Wam dziękuję za uwagę. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam na Facebooka, Instagrama, kartę społeczność na kanale Tradaj. Yy, I zapraszam Was do następnych filmów, które nagram w tym tygodniu, ponieważ jutro widzimy się po meczu Skry, -Częs yy, Skry Rakowa Częstochowa z Radomiakiem Radą. Potem mamy Legię z Lester. I potem, już znowu w piątek, sobota, niedziela, poniedziałek, Ekstraklasa. Także będzie się działo na tym kanale. Dzięki za uwagę. Do następnego.